Teraz w serwisie czas na temat bardzo na czasie, bo do świąt pozostały niespełna 3 tygodnie. I jeżeli już nie rozpoczynają się w naszych domach przygotowania, to lada moment pewnie to nastąpi. Magda Asincewicz w tych przygotowaniach postanowiła nam dziś pomóc, przynajmniej na etapie planowania budżetu. Magda sprawdziła dziś bowiem, jak wygląda dostępność podstawowego atrybutu świąt i co najważniejsze, ile trzeba na niego przeznaczyć w domowym budżecie. Z dużą ciekawością sam obejrzę ten materiał. Jeden chce taką, drugi chce inną. Nie, no patrzymy, żeby nam weszła do holu. I to tak, żeby stanęła fajnie, żeby mogła robić taki fajny klimacik, nie? Klimat, bez którego nie wyobrażamy sobie świąt. By ten czas stał się magiczny, wpierw trzeba się przygotować. W tych przygotowaniach swoje niezastąpione miejsce ma oczywiście choinka. Ja sobie nawet w domu nie wyobrażam, żeby przez święta nie było prawdziwej, żywej choinki. Jeśli chodzi o te żywe, najtańszą opcją jak co roku jest świerk srebrzysty w doniczce do 60 cm za około 30 zł. Jodła kaukaska to już wydatek około 50 zł. Najbardziej popularna jodła kaukaska cięta 180 cm to, jak informuje portal www.tvs.pl, wydatek ponad 100 zł. Można też wybrać się do jednego z nadleśnictw, by przy pomocy fachowców zdobyć swój wymarzony okaz. Proces decyzyjny jest bardzo długi, zwłaszcza jak tutaj są panie, to lubią sobie dłużej powybierać, chociaż panowie czasem też, bo ta odpowiedzialność na nich ciąży, także tu jest cała przygoda, często się samochody zakopują, zwłaszcza jeśli jest tyle śniegu co teraz, to tu jest naprawdę, spędzają czasem godzinę i dłużej ludzie na tej plantacji naszej. Miejscu, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Sosnę, świerki, jodłę czy daglezję. Większą, mniejszą, bardziej rozłożystą lub ubogą w igły. Najważniejsze, by pachniała lasem i cieszyła oko domowników. Musi być gęsta, w miarę gęsta, kształtna i tyle. No, no i świerki, tak, bo świerk zawsze trochę tego zapachu takiego świątecznego też wnosi, bo sosna co prawda nie sypie igieł, ale nie pachnie. Koszt jednego drzewka w ofercie Lasów Państwowych waha się między 30 a nawet 1500 zł, przy czym ta najdroższa choinka ma ponad 10 metrów.